suwalscy radni zrzeszeni w Klubie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili swój niepokój wynikający z prób marginalizowania ich klubu w pracach samorządu. Ich niepokój wzbudziło również, jak określili to w wydanym oświadczeniu, ograniczanie ich swobody wypowiedzi podczas sesji. Do wydania oświadczenia, a tym samym upublicznienia swej opinii skłoniły ich wydarzenia, jakie miały miejsce podczas ostatniego październikowego posiedzenia Rady Miejskiej. W wyniku działań klubu łączą nas Suwałki, wspieranych głównie przez blok samorządowy, piszą radni PiS. Kolejną funkcję w Radzie Miasta objął radny klubu łączą nas Suwałki. Pan Kamil Lauryn został przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Jak wyliczyli, w rękach wskazanego 8-osobowego klubu znalazły się funkcje przewodniczącego Rady Miasta, 4 przewodniczących komisji i 1 wiceprzewodniczącego. Zestawili tę statystykę z danymi dotyczącymi Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Spośród 9-osobowego składu największego w Radzie Miejskiej tylko 1 komisja kierowana jest przez ich przedstawiciela. Kandydatury radnych klubu PiS konsekwentnie są odrzucane. Co więcej, były też przypadki blokowania kandydatury naszych radnych na zwykłych członków komisji, czytamy w oświadczeniu. W ocenie członków klubu jest to monopolizacja funkcji w Radzie, co świadczy o tym, że mimo wielokrotnych deklaracji współpracy składanych przez prezydenta Renkiewicza, związany z nim klub nie ma woli współpracy. Inną niepokojącą praktyką jest, zdaniem radnych z PiS-u, próba cenzurowania wypowiedzi radnych w trakcie składania interpelacji. Zarzucają przewodniczącemu Rady Miasta, jak i jednemu z radnych wywodzącemu się z klubu Łączą Nas Suwałki, że podczas sesji upominają przedstawicieli klubu PiS, aby nie interpelowali w sprawach rzekomo nieistotnych. Jako przykłady radni PiS wskazują wystąpienia dotyczące remontów ulic i chodników oraz nowych inwestycji w tym zakresie, których nie można uznać za nieistotne. Stanowisko przewodniczącego rady w tej sprawie przedstawimy, gdy tylko odniesie się on do treści oświadczenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości.